Niedawno Ford zaprezentował zmodernizowaną wersję Forda Mustanga i zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży jego emocjonującej wersji Dark Horse. Oto ona. Odnoszę wrażenie, że najnowsza wersja Mustanga wygląda nieco grzeczniej niż poprzednia. Niemniej wersja Dark Horse ma w sobie wiele takich wyrazistych, sportowych akcentów. W przedniej części nadwozia uwagę zwraca błyszczący czarny grill z trapezoidalnymi otworami, przeprojektowany zderzak z błyszczącymi kłami. Z kolei z tyłu potencjał drzemiący w napędzie zdradza nieruchomy spoiler, charakterystyczny dyfuzor oraz ciemne poczwórne końcówki układu wydechowego. Ten lakier, nazwany poetycko Blue Ember, czyli chyba niebieski żar, coś takiego, jest zarezerwowany tylko dla tej wersji. Poza tym charakterystyczne logo Mustanga z koniem pozostawiono tylko z przodu, w pozostałych miejscach zastąpiono je emblematem Dark Horse. Zajrzyjmy pod maskę. Ford zapowiada, że Dark Horse to najlepiej dotychczas przygotowany na tor Mustang z wolno ssącym 5-litrowym silnikiem V8. Ciekawostką jest, że ta jednostka napędowa ma moc maksymalną tylko o 7 koni mechanicznych większą od tej montowanej w Mustangu GT, ale zmiany mające wpływ na sportowe właściwości jezdne tego samochodu są dużo większe. To specjalna wersja silnika V8 czwartej generacji, nie tylko o większej mocy, ale także z nowymi wałkami rozrządu i modyfikacjami. Zastosowano tu m.in. podwójny korpus przepustnicy, który dostarcza dwa razy więcej powietrza do silnika, co przekłada się na lepsze osiągi. Oprócz tego model jest standardowo wyposażony w pakiet Performance. Kluczowymi podzespołami są tu dodatkowa chłodnica oleju silnikowego, chłodnica oleju przekładniowego w przypadku wersji z automatyczną skrzynią biegów, lżejsza chłodnica silnika z większym odrzutem ciepła, wydajniejsze wentylatory chłodzące czy chłodnica tylnego mechanizmu różnicowego. Czas zajrzeć do środka. Do wnętrza Mustanga zawitała nowoczesność. Kokpit wyposażono w szklaną płytę, pod którą zainstalowano dwa duże ekrany o wysokiej rozdzielczości. Ten na górze środkowej konsoli jest oczywiście dotykowy. Całość wygląda ładnie, a na przykład grafika cyferblatów nawiązuje do wyglądu tradycyjnych tarcz stosowanych w starych Mustangach. Sportowe fotele ciasno obejmują ciało. To dobrze, ale niedobrze, że muszę być rozciągnięty niczym akrobata, żeby sięgnąć po pas. No ale taki urok coupé z długimi drzwiami. Szkoda też, że zabrakło w Mustangu przyciemnianych lusterek bocznych. Przydają się zwłaszcza w naszej strefie geograficznej. Materiały wykończeniowe są przeciętnej jakości, ale dobrze, że obsługa kokpitu jest prosta i logiczna. System pokładowy Sync 4 da się też obsługiwać głosowo. Mamy tutaj bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, indukcyjną ładowarkę i mimo usunięcia niektórych fizycznych przycisków da się Mustanga w miarę wygodnie obsługiwać, choć akurat do obsługi klimatyzacji przydałoby się jakieś dodatkowe pokrętło. Zanim jednak wyruszymy, posłuchajcie tego. Całe szczęście dźwięk wydechu można ściszać, żeby nie obudzić całej okolicy, gdy wracamy późno do domu lub wcześniej z niego wyjeżdżamy. Jak wspomniałem, ta wersja Mustanga ma o 7 koni mechanicznych większą moc od Mustanga GT. Przekłada się to na nieco lepszą dynamikę. Według producenta Dark Horse przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 4,4 sekundy, podczas gdy nieco słabszy GT robi to w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna obu wersji to 250 km na godzinę. Dark Horse został też wyposażony w zaawansowane zawieszenie MagnaRide. Działa to tak, że komputer sterujący monitoruje warunki pracy zawieszenia 1000 razy na sekundę i elektronicznie zmienia własności specjalnego oleju w amortyzatorach, dopasowując intensywność tłumienia do warunków jazdy. Grunt, że to wszystko działa, choć osoby szukające komfortowego tłumienia nierówności w Mustangu będą rozczarowane. To nie ten adres. Jest to samochód sportowy, w związku z tym jest z nim twardo i trzęsie. Adaptacyjne zawieszenie sprawia, że przynajmniej da się z nim żyć na co dzień. Dodatkowo zainstalowano tu większy tylny drążek stabilizatora, wzmocnione przednie amortyzatory, sześciotłoczkowe przednie zaciski Brembo z tarczami 390 mm, przednią rozpórkę kolumn amortyzatorów, rozpórkę podwozia K-Brace, koła o różnych szerokościach 19 na 9 cali z przodu i 19 na 9,5 cala z tyłu. Prowadząc go mam wrażenie obcowania z analogową motoryzacją V8 i napęd na tył robią robotę. Poza tym rozpieszczający uszy bulgot silnika zachęca do trochę mocniejszego wciskania gazu, ale z tym warto być ostrożnym, ponieważ Mustang ma bardzo dużą tendencję do zarzucania tyłem, robi to ze zwinnością łyżwiarki figurowej. Dlatego przydają się różnego rodzaju tryby jazdy, w tym służące do poruszania się po mokrej nawierzchni. Frajda z prowadzenia tego samochodu jest ogromna. Gdy jeżdżę po ulicach miasta zgodnie z przepisami, delektuję się dźwiękiem V8 i cieszę się z umiarkowanego, dość łaskawego jak na taką moc i taki silnik zużycia paliwa rzędu 13,5 litra na 100 km w ruchu mieszanym. Z
Z kolei na zamkniętym torze można pobudzić wozy fantazji i podriftować, a co najważniejsze, ten samochód to dobra zabawka nie tylko dla doświadczonych drifterów, ale także dla tych, którzy dopiero driftu się uczą. Łatwość, z jaką ten Mustang zarzuca tyłem, jest i imponująca, i czasami przerażająca, dlatego całe szczęście nad bezpieczeństwem czuwają liczni elektroniczni asystenci. Cieszy mnie też fakt, że pomimo technologicznego rozwoju i szeregu najnowszych technologii, które w tym samochodzie zainstalowano, wciąż czuję w nim ducha klasycznej motoryzacji. Mam wrażenie, że te systemy wspomagają frajdę z jazdy, a nie ją ograniczają. Dobra wiadomość jest taka, że choć Mustang drożeje, to wciąż charakteryzuje się w stosunku do konkurencji dobrym stosunkiem ceny do mocy i osiągów. Zła jest taka, że ten dobry stosunek ceny w dzisiejszych czasach oznacza, że trzeba na wersję Dark Horse wydać co najmniej 358 tysięcy złotych, a na Mustanga GT co najmniej 303 tysiące złotych. Nie zmienia to faktu, że jazda tym modelem z bulgoczącym V8 i długą maską wywołuje emocje podobne do obcowania z jakąś supergwiazdą. Bo prowadzenie Mustanga przenosi kierowcę do nieco innego świata, w którym w jakiś sposób staje się częścią popkultury. Zupełnie innej niż europejska kultura motoryzacji.